Dzień dobry, witam serdecznie z cyklu rozmowy trzeciej połowy. Tomek Moczerniuk, stan Connecticut. Łączymy się z Kacperem Przybyłko, stan Filadelfia, no i stan radości. Dlaczego ten stan radości? Z tego tytułu, że Kacper chyba wczoraj o 2 w nocy wylądował w Filadelfii po bardzo, bardzo dobrym występie w Atlancie w rozgrywkach Ligi Mistrzów CONCACAF. Ja tylko szybciutko przypomnę, na czym te rozgrywki polegają, a Kacper, ty nam opowiesz, dlaczego tobie tak dobrze idzie, bo cieszymy się z tego tytułu, że jesteś liderem klasyfikacji strzelców z 4 golami w 3 spotkaniach. No i fajnie jest, że przy numerze 1 tabeli snajperów tego prestiżowego pucharu jest twoje nazwisko i polska flaga. Przypomnijmy, że Filadelfia dostała się do tego turnieju jakby w nagrodę za dobry występ w sezonie 2020, gdzie zdobyliście Supporters Shield, czyli trofeum dla ekipy najlepszej w sezonie zasadniczym. I to jest dla was debiut w tych prestiżowych rozgrywkach. CONCACAF Champions League skupia drużyny z Kanady, z USA, z Meksyku, a także z Ameryki Środkowej i Łacińskiej. No i po pierwszych 2 rundach fazy pucharowej Filadelfia ma na koncie same zwycięstwa, 1-0, 4-0 i 3-0, czyli tak jak wiemy, 0 z tyłu. Z przodu natomiast tych goli jest strzelonych już 8, z czego połowę strzelił Kacper Przybyłko. Kacper, powiedz, z czego się bierze, witamy Ciebie bardzo serdecznie, jak zwykle milutko Ciebie zobaczyć i fajnie, żeśmy się właśnie tak kolorystycznie dobrali, bo tutaj widzisz... Widzę, ja też, no wszyscy. No, nawet zdjęcie teraz tam widzę. To jest wczorajsze zdjęcie w tej pięknej niebieskiej koszulce błękitnej. My też wszyscy na błękitno. Powiedz, jak w ogóle przygoda z całym CONCACAF Champions League i jak to jest, że no bawisz się w kubę rozpruwacza, rozpruwasz te siatki bramkarzy, najpierw Saprisy kostarykańskiej, a wczoraj Brada Guzana w Atlancie. No, bardzo się cieszę z tego zwycięstwa szczególnie, bo naprawdę już tak jak powiedziałeś, gramy tylko teraz w tym CONCACAF Cup, bo mieliśmy też fajny, bardzo dobry sezon w tamtym roku i no i to pokazuje, że to nie był tylko taki sezon, że nam się udało tak jakoś byle jak, tylko naprawdę jesteśmy na razie w formie. Dużo chłopaków zostało jeszcze tutaj. Niestety tam zgubiliśmy Brandon Aronson i Mark McKenzie, którzy byli też podstawowami pierwszej 11, ale widać, że jest ten progres i że dobrze nam leci. No i w tym roku akurat, tak powiedzieć, ten nasz debiut w tym CONCACAF Cup też dobrze nam leci. Jeszcze nie tak za bardzo w lidze nam się nie udało, ale tego się nie martwię, bo mieliśmy dobre mecze, mieliśmy nawet dobrych przeciwników. Graliśmy na Columbus na wyjeździe, też drużyna, która wygrała te playoffs w tamtym roku i na wyjeździe 1 punkt u nich też było zwycięstwo dobre. No i potem Miami przyszedł, gdzie też dominowaliśmy drugą połowę i też nam się nie udało, ale na razie w CONCACAF Cup to jest na razie jakoś powiedziany mój turniej. No 3 mecze, 4 bramy plus asystę, którą jeszcze mam. No bardzo się z tego cieszę, że mogę pomóc drużynie w tym CONCACAF Cup. Ja wczoraj zaraz po meczu wrzuciłem zdjęcie na Twittera, bo na tej planszy podsumowującej całe spotkanie w Atlancie pojawił się oczywiście wynik Atlanta 0, Filadelfia 3 i była lista strzelców i tam było napisane Kacper Przybyłko czy coś takiego. W razie przejęzyczyli troszeczkę twoje nazwisko, ja im tam to wypomniałem i zadałem tak żartobliwie pytanie, ile goli jeszcze ty musisz strzelić, żeby oni się w końcu nauczyli pisać poprawnie twoje nazwisko. Oczywiście chcemy, żebyś strzelał jak najwięcej, ale powiedz mi, jak byś podsumował to starcie z Saprisą, bo to dla ciebie był pierwszy wyjazd poza północną Amerykę. Graliście w Kostaryce z najbardziej utytułowanym klubem tamtego kraju. Wiemy, że mieli problemy, bo w lidze się nie spisują zbyt dobrze, natomiast później na rewanż do Filadelfii nie mogło przyjechać kilku graczy z powodu właśnie obostrzeń pandemicznych. Ale jak wspominasz swój debiut, tą pierwszą bramkę w historii Filadelfii, w historii klubu z miasta braterskiej miłości? I jak pamiętasz, jak wspominasz też sędziowanie, bo rozmawialiśmy przed meczem, ja tam troszeczkę ci próbowałem ciebie troszeczkę
poinformować na temat tego, że no, tam będzie na pewno gospodarskie sędziowanie i to takie, gdzie no nie wiem, czy do tego typu sędziowania jesteś przyzwyczajony, ale opowiedz, jak było w tej Kostaryce, jakie wrażenia miałeś? Najbardziej się cieszę z tego, że w moim debiut na tym CONCACAF Cup dla Philadelphia Union, co debiut jest tylko dla klubu, tylko też dla mnie, grać w takim Champions League, strzelić bramy było naprawdę zwycięstwo, to było najważniejsze. Zawsze się cieszę strzelić bramę, bo to jest wtedy, no, dobrą pracę wykonuję tam z przodu, bo chłopacy naprawdę zaufują mi i dają mi te piłki. No ja muszę zakończyć akurat tę sytuację i dobrze mi się udaje, dlatego się bardzo z tego cieszyłem, ale to będzie taka naprawdę pamiątek, którą nigdy nie zapomnę. Pierwszy mecz, pierwsza brama na wjeździe, co było też bardzo ważne, a Saprissa, no tak jak już mówiłeś, trener nawet mówił nasze o tym, że to jest taki Bayern Monachium tam z Kostaryki, no ale w tym roku trochę mieli tam trochę problemy, nie tylko z własnym trenerem, tylko też jako zespół, nie grali dobrze chyba w lidze, bo byli na czwartym miejscu, ale i tak poza tym mieli naprawdę dobrą formę i no jeszcze dla nas, wiesz, że innego kraju przyjeżdżasz, potem masz inne powietrze, jest duszno tam wszystko, chyba byłeś wyżej, grałeś, dlatego tam inne powietrze też jest. No i musiałeś się wszystko na to nastawić, no ale my jako drużyna, ja też jako osobiście dobrze się nastawiłem na to, no i dlatego cieszyliśmy się bardzo z tego, że już tam wygraliśmy ten pierwszy mecz, bo jakby na wyjeździe strzelasz tą bramę, to masz już tą lekką odwagę, jak grasz u siebie, nie? No i wtedy jak oni przyjechali, to oczywiście w własnym stadionie, to zawsze jesteśmy mocni, to naprawdę będzie zawsze pamiątka, o którą nigdy nie zapomnę i jestem bardzo szczęśliwy, że nam bardzo dobrze się udaje też w tym roku znowuż, bo jakoś, nie wiem, już od 2 lat wszyscy nie chcą w nas wierzyć. W Philadelphia Union mówią, że to tylko szczęście, szczęście, szczęście. Potwierdziliśmy to 2 lata temu, potwierdziliśmy to w tamtym roku i w tym roku też już pokazujemy, że jesteśmy w mega formie. I no, jeszcze tylko w lidze teraz w sobotę chcemy im to też udowodnić. No właśnie, zanim porozmawiamy o lidze, bo też mam takie jedno pytanko przygotowane na temat zmagań ligowych, to chciałem też się zapytać o tym wczorajszym spotkaniu, bo tak jak powiedziałeś, że Saprissa to był taki kolos w kraju z Kostaryki. Natomiast wczoraj mierzyliście się w Atlancie z United. Zapytam o wynik. Pierwsza połowa była pod dyktando gospodarzy prowadzonych przez Gabriela Heinze, czyli też legendę argentyńskiego futbolu. Ale w drugiej połowie to był wasz popis, no, a szczególnie twój, gdzie najpierw strzeliłeś 2 gole, a potem w sytuacji, gdzie mogłeś tak naprawdę strzelić na 3-0, mogłeś się pokusić o tego hat-tricka, no oddałeś Fontanie tę piłkę i on nie miał problemu z lokowaniem jej w siatce. Powiedz mi 2 rzeczy, jak się grało przy publiczności, bo tam przecież ten stadion jest wielki, ponad 70-tysięczny i częściowo kibice wrócili na trybuny. I 2 rzecz, no to właśnie dlaczego ta asysta, a nie 3. gol? Nie jesteś pierwszy, który mi się to pyta. Piłka bez kibiców to nie jest piłka nożna, naprawdę. Tak za nich tęsknię. O, piesek teraz rzuci się do kamery tutaj, przepraszam. Cześć, Teddy. Nie, piłka nożna bez kibiców to nie istnieje. To jest, ja naprawdę tak bardzo się z tego cieszę, że kibice przyszli nawet z Philadelphia Union. Przylecieli, czy nie wiem, czy byli tam lokalnie, czy byli tam w Atlancie, ale też kibicowali nam, taki mały róg tam ich też widziało, kibicowali nam. Fantastycznie, bardzo się tego cieszę, że to już normalnie tak powoli wraca tutaj, nawet w naszym własnym stadionie. No i było fajnie, oczywiście na wyjeździe to masz tyle kibiców, którzy gwizdzą przeciwko tobie. Jak strzelisz tą bramę, to wtedy jest cisza i z tego się chyba najbardziej cieszysz, jak na wyjeździe strzelisz tą bramę, żeby ściszyć sytuację i powiedzieć, hej, my to jesteśmy też, nie? No, ale trzeba przyznać i muszę też powiedzieć, że Atlanta naprawdę pierwsza połowa była ich połowa, oni bardzo dobrze grali, fizycznie byli bardzo dobrze, dobry pressing grali, ale musimy się podziękować jak zawsze u naszego bramkarza Andre Blake, on wyłapał 3-4 ładne naprawdę sytuacje i trzymał akurat nas na 0-0, co było bardzo ważne. My wiedzieliśmy, jak będzie 0-0 i jak będziemy jak najdłużej trzymać 0-0, to będziemy jakieś mieć możliwości na te counter attacks, nie? I wykorzystaliśmy to akurat też na starych momentach gry, to mi się też bardzo podobało w tym roku, bo w tamtym roku mieliśmy bardzo problemy z tym, strzeliśmy tą bramę, no i na drugą bramę też ładna sytuacja, też ładnie naprawdę Sergio Santos, który weszedł, no, muszę pochwalić całą drużynę za tą walkę i no, trzecią bramę to sytuacja jest taka, że
mogłem strzelić. Na pewno była też taka sytuacja, gdzie była możliwość, bym powiedział, 70% dla mnie, 30% dla bramkarza, żeby wyłapać. Była prędzej szansa dla mnie trafić tą bramę, ale jak ja wiedziałem, że jak zagram tą piłę do Fontany, to będzie 130% bramka i 3-0 jest lepszy wynik niż 2-0, nie? No i ta asysta, powiem Ci szczerze, że chyba na wszystkich zrobiła największe wrażenie, bo pokazała to, że tak naprawdę nie myślisz o sobie, o tym, żeby... Myślę, że gdyby w takiej samej sytuacji był zawodnik drużyny przeciwnej, czyli Joseph Martinez, to raczej by chyba nie podawał w takiej sytuacji, tylko próbowałby jednak umieścić piłkę w siatce. Także gratuluję, Kacper, tych 4 goli i tej jednej asysty. Czekamy na więcej. W przypadku, ja tak sprawdziłem właśnie drabinkę turnieju, w przypadku przejścia Atlanty, bo rewanż w Filadelfii za tydzień na pewno nie będzie formalnością, bo Atlanta to też jest ekipa taka, którą stać na to, żeby gdzieś tam w pierwszej połowie strzelić gola i wywrzeć na was presję. To zmierzycie się z lepszym z pary Club America, to kolejny kolos Ligi Meksykańskiej, i Portland Timbers. Portland znacie dobrze, bo graliście ze sobą też w półfinale tego turnieju MLS is back. Też to był bardzo, bardzo zacięty mecz. Pamiętam, niestety dla was się... Gdzie brama była strzelona ode mnie, ale byłem prawdopodobnie spalony. A w drugim półfinału meczu była sama sytuacja, ale nie był spalony. To dzisiaj nie zapomnę. Tak jest, tak jest. Także oczywiście dzisiaj pierwszy mecz, za tydzień będzie rewanż, także nie wiemy na chwilę obecną, jak się ta rywalizacja potoczy, ale tak czy inaczej, wydaje się, że już osiągnęliście ponad stan, bo na ten swój pierwszy występ w Lidze Mistrzów CONCACAF przeszliście bez problemu pierwszą rundę, teraz jesteście w ćwierćfinałach i obojętnie na kogo nie traficie w półfinale, to myślę, że też podejdziecie do tego tak nie z perspektywy takiej, że będziecie gdzieś tam faworytami, tylko będziecie, tak jak mówiłeś, że nikt was nie wierzy, dlatego tej presji tak za bardzo nie ma. Tak. Macie tylko do udowodnienia coś dla samych siebie. Także jeszcze pewnie wrócimy do tego, żeby podsumować rewanż z Atlantą. Natomiast chciałem się ciebie zapytać o... Właściwie zanim zamkniemy ten temat, mamy pytanie od widza. Michał Poncyliusz pyta, czy w Lidze Mistrzów CONCACAF można odnieść takie wrażenie, że przeciwnicy nie zawiesili wysoko poprzeczki. To tak chyba Michał po wynikach sugeruje. Natomiast jego pytanie jest takie, który z tych meczów w Lidze Mistrzów CONCACAF był najcięższy dla ciebie i dla drużyny? Najcięższy dla drużyny? Ja bym powiedział Atlanta nawet. Teraz najcięższy był mecz na razie, bo naprawdę dobrze grali w pierwszej połowie. Oni naprawdę fizycznie i na ten pressing wszystko i myśmy szczęście, że stało 0-0. Było dla mnie chyba najcięższy mecz na razie. No, ale zobaczymy, jak następna runda będzie, oni jeszcze przyjeżdżają, to 3-0 też nie znaczy, że jesteśmy pewni. Dlatego myślę, że też nie będzie łatwo, jak oni wrócą do nas we wtorek. No na pewno, na pewno. A tym bardziej nie będzie łatwo z tego tytułu, że jeszcze gracie mecz ligowy teraz w nadchodzący weekend. I teraz powiedz o lidze, bo wspomniałeś o tym, że pierwszy mecz, dwa wyniki, tak? 0-0 w Columbus i 1-2 u siebie z Interem Miami. I ten Columbus należy jednak rozpatrywać w kategorii sukcesów, bo przecież pojechaliście do mistrza MLS i ten punkt wyszarpaliście. To nie było coś takiego, że tam się Columbus przed wami położył. To był mecz walki. Natomiast mecz z Interem to był taka troszeczkę, jak to się mówi, tale of two halves, bo tak. Przez większość meczu kontrolowaliście jego przebieg do 72 minuty, gdzie przy stałym fragmencie gry gdzieś tam ktoś zaspał i Gonzalo Higuain wpakował piłkę do siatki. Ty potem zszedłeś z boiska, nie wiem, czy trener Kurtin chciał cię oszczędzać przed meczem Ligi Mistrzów, czy też nie. W każdym razie nie było ciebie na boisku, gdy drugi z braci Higuain pakował głową piłkę do siatki i okazał się ten gol być decydujący. Powiedz mi dwie rzeczy na temat tego meczu z Interem. Co trener Kurtin mówił po meczu? Czy faktycznie mówił, że to zwycięstwo wam się wymknęło z rąk? I jak się grało przeciwko Gonzalo Higuainowi? No tak, ja myślę cały czas, że my dominowaliśmy naprawdę ten mecz, dopóki dostaliśmy tą jedną bramę i tą drugą.
Iguain naprawdę bardzo mało sytuacji miał, chyba naprawdę w prawie żadnej sytuacji nie miał na boisku, naprawdę dobrze staliśmy defensywnie, Miami nie dawaliśmy w ogóle szans, żeby strzelili tą bramę, oprócz tam jednego albo dwóch tam indywidualnych błędów, ale jako zespół ładnie graliśmy i szczególnie w drugiej połowie dominowaliśmy cały mecz. Od samej drugiej połowy i jak strzeliśmy tą bramę, to po prostu no, jak pamiętam, w tamtym roku były takie mecze, gdzie zremisowaliśmy zawsze takie mecze, to było takie uczucie, miałeś, jakbyś przegrał ten mecz, a tym razem mieliśmy akurat tak, że dominowaliśmy mecz, w tamtym roku byśmy zremisowali ten mecz, bo się skończył 1-1, a w tym roku akurat przegraliśmy ten mecz. No i naprawdę to tak, z ręką no, tam po prostu tak uciekł ten mecz, bo naprawdę prowadziliśmy, dominowaliśmy, no i niestety dostaliśmy akurat ja bym powiedział nawet chyba, że w tej sytuacji, bo tak jak pomyślał o tym, że w sytuacji jak oni dostali nawet ten rzut wolny, to nawet był chyba faul przeciwko Kaja Wagnera, no i oni dostali akurat ten faul i no i niestety dostaliśmy tą jedną bramę, no i jak ja zszedłem, to tak jak mówisz, ten chciał zaoszczędzić mnie siły dla mnie, żeby miał też mecz, siły na mecz teraz na Atlanta, bo mamy teraz naprawdę co trzeci, czwarty mecz, do końca maja mamy tylko mecze. No i niestety musiałem zobaczyć, jak przegraliśmy ten mecz, ale ja się nie martwię, bo naprawdę wolę na początku sezonu przegrać taki mecz, gdzie dominujesz, gdzie dobrze grasz, niż na końcu sezonu, gdzie na przykład na playoffs, jak masz tylko ten jeden mecz. Tak, a teraz macie przed sobą starcie z NYCFC. Ja akurat byłem osobiście na ich meczu teraz w ubiegłą sobotę, grali FC Cincinnati, rozgromili ich 5-0, także na pewno kolejny niezbyt łatwy przeciwnik, na pewno będziecie mieli pełne ręce roboty. A o ten faul to chyba będziemy mogli Kaja za chwilę zapytać, bo gdzieś tam słyszałem, że się tam grilluje z tobą w ogródku i sobie rozmawiacie po niemiecku. Kasper, ostatnie pytanie, bo oczywiście chcę, żebyś też odpoczął. Dotyczące kadry Polski, bo wiadomo, że objął ją Paulo Sousa jesienią ubiegłego roku, właściwie późną jesienią ubiegłego roku, no i były takie przymiarki do tego, że może da sygnał do tego, żeby tobie dać szansę, bo przecież przez te dwa... Kai Wagner. Jest Kai? Dobra. Hey Kai! Hi! How you doing? Good, how are you? Good! Bye. Żegnałem się, bo akurat teraz ja też jadę. Aha, dobra. High five. Auf Wiedersehen, Kai. Auf Wiedersehen. And Max good. Thank you. Für alles, tak? Czy nie? Czekaj, nie, jak to było? Für alles. Za wszystko, tak? No, wszystko, tak. No, dobra, także pogadaliśmy po niemiecku na polskim kanale w Ameryce, słuchaj, to żeśmy pojechali. Pytanie jest takie, bo liczyliśmy na to, tutaj my po cichu wszyscy wspierający i ciebie i oglądający ciebie na co dzień przez ponad dwa sezony, że może gdzieś tam... Halo? Oj, Kacper nam uciekł. Zaraz się pewnie połączy. Jesteś? No, jesteś. O, no, coś mi uciekłeś na chwilę. No, spoko. Już myślałem, że będziesz chciał, wiesz, uniknąć pytania o kadrę Polski, ale nie, dobrze, że jesteś z powrotem. Pytaj się, dawaj. Pytanie jest takie, że no, Krzysztof Piątek, bo Milik sobie radzi fajnie. Poszedł do tej Marsylii, odrodził się, trafia w miarę regularnie, natomiast jest Krzysztof zdrowy, Piątek, to jest najważniejsze na razie. Tak, jest zdrowy, dokładnie. Natomiast Krzysztof Piątek, no, jest wielka niewiadoma, jaka forma, jak strzelecka, jak zdrowotnie. Mieliśmy Karola Świderskiego, który strzelił bramkę w meczu z Andorą w swoim debiucie, ale czy myślisz, że czy liczysz na to, że jednak może tak jakby za 5-12 właśnie tymi regularnymi golami strzelanymi tutaj w MLS i Lidze Mistrzów CONCACAF no sprawisz, że się ktoś odezwie, to raz, a dwa, że da ci szansę czy przed, czy na Mistrzostwach Europy? No już nie wiem, czy mam już powiedzieć tobie szczerze mówiąc, czy już liczę na to, czy nie. Tylko mam nadzieję, że kiedyś tam zobaczą to, że naprawdę wykonuję tutaj dobrą pracę i żeby dostać naprawdę tą szansę, naprawdę bardzo się mi się z tego cieszył. Oglądam te mecze, widzę te wyniki, trener, nowy trener Sosa, selekcjoner bardzo dobrze robi, bo
trzeba powiedzieć, że ze nowym trenerem też dobrze leci, ale chciałbym też jeszcze pomóc jak najbardziej, jeszcze lepiej, może akurat kiedy się uda dostać to zaproszenie i jak coś, to można zawsze nam liczyć, że będę 120% dawał na boisku dla reprezentacji polskiej. Tak jak obecnie dajesz 120% Filadelfii, za co jesteś lubiany, ceniony i doceniany. Kasper, ja tobie też bardzo dzisiaj dziękuję. Powodzenia, do zobaczenia po meczu którymś, bo na pewno gdzieś tam się zobaczymy w Filadelfii. Trzymaj się. Mnóstwa goli, no i oczywiście buziaki dla Leo i Kingi. Trzymaj się, pozdrawiam. Dzięki, trzymaj się, pa. Gościem rozmów trzeciej połowy był Kacper Przybyłko. Najlepszy obecnie strzelec Ligi Mistrzów CONCACAF. No i najlepszy, być może już wkrótce, polski strzelec w lidze MLS. Kasper, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.